Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu palotyńskiej wspólnoty, księży i braci, którzy tutaj na co dzień posługują, witam wszystkich bardzo serdecznie w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Gromadzimy się, bracia i siostry, w szczególny dzień, 13 maja 2019 roku, świadomi, że 102 lata temu tam w dalekiej Portugalii, w dolinie Cova da Iria, Łucji Santos, dzisiaj już świętym Hiacyncie i Franciszkowi Marto, Pani z nieba, Najświętsza Maryja Panna, w pierwszym z 6 objawień przedstawiła orędzie modlitwy i pokuty. Zgromadziliśmy się dzisiaj w kościele, który jest wotum wdzięczności za ocalenie życia świętego Jana Pawła II, papieża Polaka, który 38 lat temu, myślę, że właśnie o tej mniej więcej godzinie, walczył o życie po zamachu na placu świętego Piotra w Watykanie. Jesteśmy tutaj w tym zakopiańskim wieczerniku, przeżywając kolejny dzień okresu wielkanocnego. Uobecnia się chwila sprzed 2000 lat, kiedy to Maryja razem ze apostołami, z uczniami Jezusa, trwała na modlitwie w wieczerniku, oczekując zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj ten wieczernik ma wymiar tego sanktuarium i gromadzi uczniów Jezusa Chrystusa i czcicieli Najświętszej Maryi Panny w znaku fatimskim. Naszą modlitewną wspólnotę tworzą biskupi, kapłani, siostry zakonne, ludzie świeccy. W duchu świętego Wincentego Palotiego jednoczymy nasze serca i myśli, wznosząc nasze modlitwy. Bardzo, bardzo serdecznie witam każdego z was w naszej wspólnocie, w tym wieczerniku, tu na zakopiańskich Krzeptówkach. Chciałbym powitać każdego z was osobna, podając chociaż rękę i wymienić imię, ale wiemy, że jest to niemożliwe, ale swoje serce i myśli kieruję do każdego z was, bracia i siostry, pielgrzymi fatimscy, którzy przybyliście dzisiaj 13 maja, by spotkać Jezusa i Jego Matkę Maryję. Szczególnie dzisiaj witam obecnych pielgrzymów, którzy tworzą na co dzień rodzinę Radia Maryja i Telewizji Trwam, którzy dzisiaj pod przewodnictwem ojca Grzegorza Wosia przybyli dzisiaj tutaj na Krzeptówki do Zakopanego, ale również gromadzą się w swoich domach przed odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi. Serdecznie pozdrawiam każdego z was, bracia i siostry. Pozdrawiamy ojca Tadeusza Rydzyka i całą wspólnotę ojców redemptorystów, całą ekipę techniczną realizującą dzisiejszą transmisję właśnie tutaj z Krzeptówek. Bracia i siostry, zapraszam wszystkich do jedności w modlitwie. Niech Maryja, nasza najukochańsza Matka, jednoczy nas i wyprasza nam łaski umocnienia naszej wiary, naszej nadziei i miłości. Zapraszam bardzo serdecznie na program słowno-muzyczny pod tytułem Franciszek Marto, Pocieszyciel Pana, albowiem w tym roku minęła setna rocznica śmierci tego młodego świętego. Program słowno-muzyczny przygotowany został pod kierownictwem księdza Marcina Bieniasza, naszego wikariusza tutejszego, a udział biorą Schola dla Niepokalanej oraz dzieci przeżywające w tym roku rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzieci fatimskie pod drzewem stanęły i jasność wielką ujrzały. Jasność wskazała,
prześliczną panią, trzymającą w swych rękach ten mały różaniec, różaniec, różaniec. Przemieńcie wasze życie i weźcie w swe ręce ten mały różaniec, różaniec, różaniec. Maryjo Królowo, różańca świętego zachowaj w opiece świat cały. Będziemy posłuszni Twojemu wołaniu, weźmiemy w swe ręce ten mały. Trójka pastuszków z Fatimy, którym dane było doświadczyć objawień Matki Bożej w ciągu 6 miesięcy 1917 roku, dostąpiła również w czasie swego życia niesamowitych łask. W tym roku, 4 kwietnia, minęło 100 lat od śmierci Franciszka Marto. Posłuchajmy o jego życiu z uwagą. Franciszek, jak wynika z relacji siostry Łucji, był tym, który wyróżniał się największą gorliwością w pocieszeniu Pana Jezusa znieważanego grzechami ludzi. Dzień przed swoją śmiercią rozmawiał z Łucją. Słuchaj, czuję się bardzo źle. Już niedługo pójdę do nieba. Ale pamiętaj, abyś nie zapomniał i tam modli się za grzeszników. Za Ojca Świętego, za mnie i za Hiacyntę. Tak, będę o to prosił, ale wiesz, powiedz to raczej Hiacyncie, bo ja boję się, że zapomnę, kiedy zobaczę Pana Jezusa. Wolałbym Go wtedy pocieszyć. Jak pisze siostra Łucja, Franciszek wydawał się być tym z nas, który był pod najmniejszym wrażeniem wizji piekła. W o wiele większym stopniu zajmował go więc ten ból, jak Najświętszemu Sercu Pana Jezusa stale zadają niewdzięczne dusze grzeszników, niż przerażająca rzeczywistość piekła. Jego pragnienia i wysiłki skupiały się więc na tym, jak pocieszać boskiego Zbawiciela za te niegodziwości grzeszników. Siostra Łucja dopowiada. To, co zrobiło na nim większe wrażenie, albo go bardziej absorbowało, to był Bóg, Trójca Przenajświętsza, niezmierne światło, które nas przenikało do głębi duszy. To nieustanne pragnienie pocieszenia Pana Jezusa zostało nagrodzone w chwili Jego śmierci. Tego dnia, 4 kwietnia 1919 roku, w pewnym momencie wykrzyknął. O Matko moja, jakie piękne światło! Jest tu przy naszym oknie. I po kilku minutach słodkiego zachwytu teraz już nie widzę. Po upływie chwili jego twarz rozbłysła anielskim uśmiechem i około godziny 10 rano, bez konania, bez konwulsji, bez jęku, zmarł słodko.
Święty Franciszku. Pastuszku krający w górach Bogu na fujarce i śpiewający mu własne pieśni. Zachwycający się latarnią Pana Jezusa, wschodzącym i zachodzącym słońcem. Litościwy dla ptaków, z którymi dzieliłeś się chlebem. Bardzo współczujący cierpiącym i chorym. Zawsze uśmiechnięty i uprzejmy dla wszystkich. Sprawiający innym radość, także własnym kosztem. Umiejący bawić się ze wszystkimi, którzy tego potrzebowali. Ustępliwy i posłuszny dorosłym, a nawet dzieciom. Unikający złego i gorszącego towarzystwa. Szukający samotności, by lepiej się modlić i rozmyślać o Bogu. Franciszku, pełen zachwytu i szczęścia płynącego ze spotkań z aniołem pokoju. Umocniony krwią z kielicha anioła. Rozradowany widokiem Pani z nieba. Poznający Trójcę Świętą w świetle wychodzącym z rąk Maryi. Kochający Boga bardziej niż własnych rodziców. Bardzo kochający Jezusa, widzianego w świetle we własnym sercu. Posłuszny słowom Pani z nieba, słyszanym i przekazanym Ci przez dziewczynki. Franciszku, szczęśliwy z wiadomości, że wiele różańców może zaprowadzić Cię do nieba. Wstrząśnięty wizją męki grzeszników w piekle. Cierpiący na widok smutku Pana Jezusa i Maryi z powodu grzechów ludzkich. Pocieszycielu zasmuconego Boga oraz Matki Bożej. Ofiarujący modlitwy i umartwienia za grzechy popełnione przeciwko Maryi. Ponoszący ofiary za Ojca Świętego. Cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia dopuszczone przez Boga. W duchu ofiary nigdy nie grymaszący przy jedzeniu. Z miłości do Jezusa oraz do grzeszników, cierpiący samotność w więzieniu. Wyrzekający się jedzenia, by złożyć z tego ofiarę Bogu. W strasznym upale, wyrzekający się wody za nawrócenie grzeszników. Z miłości do Boga rezygnujący ze śpiewania piosenek. Straszony w jaskini przez szatana, który Cię nienawidził za Twoje modlitwy. Modlący się o odwagę dla Hiacynty w więzieniu.
wypraszający ludziom łaski przez cichą, samotną modlitwę w kościele. Otoczony w chorobie ludźmi, którzy czuli się przy Tobie jak w kościele. Otrzymujący od Boga łaski poprawy życia, zgody i zdrowia dla proszących o nie. Pełen radości płynącej z przyjścia do Ciebie Jezusa w Komunii Świętej. Spragniony oglądania Pana Jezusa w niebie. Tęskniący za Matką Bożą. Z wielką pogodą ducha, a nawet zadowoleniem znoszący ostatnią chorobę. Gotów wszystko wycierpieć, by osiągnąć niebo. Pragnący w niebie sprawiać radość Bogu. Żegnający się słowami do widzenia w niebie. Wypraszający nam w niebie łaskę świętości. Poszedł do nieba. Franciszek Marto, jedno z dzieci, do których Bóg posłał swoją matkę na początku naszego wieku, w 1917 roku, zmarł wiosną, 4 kwietnia 1919 roku. Franciszek bywał często nieposłuszny wobec rodziców. Hiacynta nawet pamiętała, że któregoś dnia ukradł parę groszy swojemu ojcu. A kiedy inne dzieci rzucały kamieniami w rówieśników z sąsiedniej miejscowości, Franek również to czynił, do czego sam się przyznawał. Franek całymi godzinami klęczał przed tabernakulum, by pocieszać Pana Jezusa ukrytego. Franciszek widział i anioła, i postać pięknej Pani. Jednak nigdy nie słyszał ani jednego wypowiedzianego przez nich słowa. Już w czasie pierwszego objawienia Łucja zapytała niebiańską panią, czy Franciszek pójdzie do nieba. Niepokalana dziewica odpowiedziała, że pójdzie, ale przedtem musi odmówić wiele różańców. Kiedy Franciszek dowiedział się o tym, wykrzyknął: O moja droga pani! Tyle będę odmawiał różańców, ile będziesz chciała. I od tej chwili często się od nas oddalał. Jak gdyby szedł na spacer. Gdy go wołałam i pytałam, co robi, podnosił rękę i pokazywał mi różaniec. Jeżeli go prosiłam, aby przyszedł się bawić z nami, a później będziemy się wspólnie modlić, odpowiadał. Potem też będę się z wami modlił. Czy nie pamiętasz, że nasza pani powiedziała, że muszę odmawiać dużo różańców? Tak więc od pierwszego objawienia chłopiec odmawiał wiele różańców. Natomiast kolejne objawienia sprawiły, że Franciszek stał się kontemplatykiem. Kontemplatykiem pocieszającym Boga, pogrążonego w smutku z powodu ludzkich grzechów. Kiedyś zadałam mu pytanie: dlaczego nam nie powiedziałeś, abyśmy się modliły z Tobą? Franciszek odrzekł: Dlatego,
że wolę modlić się sam, aby rozmyślać i pocieszać Pana Jezusa, który jest taki smutny. Pewnego dnia zapytałam go: Franciszku, co ty wolisz? Pocieszać Pana Jezusa, czy też nawracać grzeszników, żeby już więcej dusz nie szło do piekła? Bez namysłu odpowiedział: Wolę pocieszać Pana Jezusa. Czy nie zauważyłaś, jak Matka Boska w ostatnim miesiącu zasmuciła się, gdy prosiła, żeby więcej nie obrażać Pana Boga, który jest i tak bardzo obrażony? Ja bym chciał pocieszać Pana Jezusa, a potem nawracać grzeszników, żeby go już nie obrażali. Chłopiec bardzo często w drodze do szkoły wstępował do kościoła parafialnego, aby modlić się przed Najświętszym Sakramentem. Szedł prosto do ołtarza i klękał tak blisko Najświętszego Sakramentu, jak to było tylko możliwe. W październiku 1918 roku Franciszek zaczął chorować. Zmarł wiosną następnego roku. Dlaczego płaczecie? Przecież on się uśmiecha. Wy także umrzecie. On nie umarł. On poszedł do nieba. Dzięki Tobie, Ojcze, za dzieciństwa dar. Wiadę Cię, Franciszku, przypomniany nam. Dzięki Tobie, Ojcze, za dzieciństwa dar. Wiadę Cię, Franciszku, przypomniany. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Marcinowi, który przygotował tę grupę artystów. To była Schola Niepokalanej oraz dzieci przeżywające w tym roku rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Podziękujmy brawami wszystkim. Bardzo dziękujemy Wam, moi drodzy, za to przybliżenie nam postaci tego młodego świętego już dzisiaj Franciszka Marto i ich i świętej Łucji i nie świętej Łucji, tylko świętej Hiacynty i siostry Łucji. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, przybywamy za każdym razem, kiedy przybywamy tutaj na krzeptówki do sanktuarium, zwracamy uwagę na jakiś szczegół, który możemy tutaj spotkać,
którym możemy się zachwycić. Jak widzimy, architekturę tego kościoła, które, jak mówiłem, jest wybudowane jako wotum wdzięczności. Ten kościół powstał z miłości górali do ojca świętego Jana Pawła II, dzisiaj świętego Jana Pawła II, kiedy właśnie był zamach 13 maja. Ale ja chciałbym, byśmy przy okazji dzisiejszego spotkania tutaj we wspólnocie modlitwy naszą uwagę zwrócili, wy obecni tutaj w świątyni, nie będziecie niestety tego widzieć, ponieważ to, na co chcę, o czym chcę powiedzieć, jest na zewnątrz, ale na pewno nie raz widzieliście, bo nie da się wejść na plac, żeby nie zauważyć pomnika anioła pokoju lub pomnika anioła Portugalii. Bo na tę samą postać anioła, mężczyzny w bieli, który trzykrotnie objawił się dzieciom tam właśnie w Fatimie. Moi drodzy, to było rok przed objawieniami Matki Bożej. W 1916 roku pierwsze spotkanie dzieci z aniołem było nie koło domu, nie gdzieś blisko, tylko w drodze właśnie do Covadairia. W lesie, w sadzie oliwkowym, tam objawił się po raz pierwszy, było to wiosną. Siostra Lucja tak pięknie o tym mówi, że nawet nie wie, jaki to był miesiąc, bo wtedy jeszcze nie umiała liczyć dni i tygodni. Drugie objawienie na pewno miało miejsce w lato, bo był bardzo duży upał i wtedy dzieci na południe ze swoimi owieczkami wracały do domu i tak zwana dzisiaj byśmy powiedzieli miały siestę, ten odpoczynek od tego żaru lejącego się z nieba. I drugi raz anioł objawił się przy studni obok domu Łucji. Natomiast po raz trzeci, jak mówi siostra Łucja, anioł objawił się we wrześniu lub na samym początku października, już jesienią. No i ta postać tego anioła, który jest na dziedzińcu naszego sanktuarium, to właśnie postać z trzeciego objawienia. Biały mężczyzna, mężczyzna w bieli, nawet siostra Lucja opowiada, że on był prawie przezroczysty i taki lśniący, trzymający kielich i w ręku hostię, z której kapała krew do tego kielicha. Wtedy anioł pokoju, anioł Portugalii, dzieciom mówił o komunii świętej, o tej wielkiej wartości, jaką jest przyjmowanie Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Zauważyliśmy nadzwyczajny blask na niebie. Tak z zachwytem o tym opowiadała siostra Łucja. Dlatego myślę sobie, bracia i siostry, że właśnie ten anioł bardzo pięknie przygotował te małe dzieci, 7, 9 i 10 lat, do tego, by spotkać Panią z nieba. Czasami zadają mi pytanie pielgrzymi, no to takie małe dzieci nie przestraszyły się Matki Bożej? Przecież początkowo nie wiedziały, kim ona jest. Na skalnym dębie, gdy się ona objawiała, to dla nich już nie było nic nowego, patrząc na zjawiska nadprzyrodzone. Trzykrotnie anioł spotykał się z nimi, rozmawiał, uczył ich modlitwy, nawet zwracał ich uwagę na to, by podjęły cierpienie, podjęły wyrzeczenie jakieś, jako zapraszał ich do pomocy Panu Jezusowi. Dlatego kiedy w maju Matka Boża objawiła się dzieciom, to one po prostu trochę były zaskoczone, ale nie przestraszone. I wtedy dopiero w majowym objawieniu, kiedy Łucja pyta, kim jesteś? Jestem Panią z nieba. Wtedy dopiero wiedziały, z kim mają do czynienia. Łucja rozmawiała z Maryją, to Łucja ciągle zadawała jej pytania, między innymi o świętość, czego chcesz od nas, Pani? To właśnie na samym początku, już 13 maja, Maryja dzieciom objawiła, poprosiła ich, odmawiajcie różaniec. One jeszcze do końca nie umiały odmawiać modlitwy różańcowej. Przez te miesiące, sześć objawień nauczyły się i czytać, i pisać, może nie wszystkie, ale Łucja, i dobrze odmawiać różaniec. I najważniejsze chyba w tym wszystkim, to właśnie anioł rozpoczął ten,
ten dialog, można powiedzieć, tych malutkich dzieci z Panem, dialog dzieci z niebem. To ważne. Bracia i siostry, zgromadziliśmy się tutaj, jak powiedziałem, w tym wieczerniku na modlitwie razem z Maryją. Przyszedł czas na modlitwę Regina Celi. Chciejmy nasze serca teraz i nasze myśli połączyć z papieżem Franciszkiem. Przenieśmy się duchowo także z tej polskiej Fatimy do Watykanu, by tam razem z papieżem Franciszkiem uwielbiać teraz Boga i Matkę Najświętszą w tej modlitwie Regina Celi. Pamiętajmy też o emerytowanym biskupie Rzymu Benedykcie XVI i o całym Kościele, szczególnie Kościele prześladowanym, bo są jeszcze niestety kraje, gdzie nie można wyznawać swobodnie wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pamiętajmy także o naszej ojczyźnie, o naszych rodzinach, o nas samych tutaj. Przecież przybyliśmy z sercami pełnymi troski i modlitwy. Ale w sposób szczególny teraz módlmy się za Ojca Świętego i za cały Kościół. Powstańmy. Królowo nieba, wesel się, alleluja. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Możemy usiąść. Bracia i siostry, a teraz zapraszam już na spotkanie z ojcem Grzegorzem Wosiem, który przybył razem ze wspólnotą Radia Maryja i Telewizji Trwam tutaj w pielgrzymce do Pani Fatimskiej. Oddaję głos ojcu Grzegorzowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy, bardzo cieszę się, że mogę być tutaj z wami i też cieszę się ze słów, które przed momentem usłyszeliśmy, kiedy zostaliśmy powitani jako wspólnota Radia Maryja, rodzina Radia Maryja. Mam tutaj na myśli oczywiście was tutaj obecnych w tym przepięknym i szczególnym sanktuarium, o którego wyjątkowości chyba nikomu już nie trzeba przypominać. Mam na myśli tych wszystkich, którzy są przed telewizorami w tym momencie, oglądają transmisję na żywo w Telewizji Trwam albo słuchają nas w Radiu Maryja, ale też mam na myśli tych wszystkich, którzy tutaj przyjechali ze mną, może niekoniecznie ze mną, ale przyjechaliśmy razem, ogólnie mówiąc z Torunia, a są operatorzy kamer, których tutaj widzicie akurat. Są ci, którzy realizują dźwięk. Jeden z panów dźwiękowców tutaj gdzieś się kręci po sanktuarium, a drugi jest w wozie transmisyjnym,
by ten dźwięk tam wszystkimi suwakami regulować. Przyjechaliśmy tutaj również z naszymi realizatorami. Jest inżynier wozu, jest taki człowiek, który dba o to wszystko, by prąd był odpowiedni, bo potrzeba specjalnego prądu, żeby ta transmisja mogła aż na satelitę się wstrzelić i z satelity pójść do naszych domów. Jest realizator wizji, który mówi panom przy kamerach, teraz ten numer kamery, ta kamera i tak dalej. Na kamerach są takie lampki, więc jak widzicie lampkę, to możecie się uśmiechnąć do kogoś, kto was ogląda z drugiej strony. I oczywiście wiele innych osób, które pozostały w Toruniu, czuwają, żeby ta nasza transmisja przebiegła tak, jak być powinno. To taki wstęp oczywiście, może trochę przydługi. Drodzy, mamy miesiąc maj, chociaż po waszych strojach tego nie widać za bardzo, bo nam się pogoda, tak mówiąc prosto, trochę zbuntowała i jeszcze zamiast pięknego słońca, zamiast ciepła, trzeba zaopatrzyć się w kurtki, ale myślę, że taką pomocą, taką otuchą też dla nas będzie ta pieśń, którą chciałbym, żebyśmy wspólnie zaśpiewali, a którą śpiewamy na początku każdego nabożeństwa majowego. Zapraszam do tego, byśmy tym śpiewem też pokazali, że nam wcale tutaj w Zakopanem zimno nie jest, że serca są gorące i chcemy wspólnie tutaj to spotkanie jak najlepiej przeżywać. A zatem zapraszam do wspólnego śpiewu. Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cięliste galiny, źródła i kręte strumyki. Dziękuję. Widzę, że uśmiechy na ustach się pojawiły, że tam jedna, druga pani już kurtkę rozpięła, więc też ciepło się zrobiło. Kochani, spotykamy się dzisiaj w szczególnym dniu. Myślę, że te słowa już padały i pewnie padną podczas uroczystości tutaj na Krzeptówkach, ale zobaczcie, mamy 13 dzień maja. Ten szczególny dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Pamiętamy, co Matka Boża w Fatimie mówiła. Pamiętamy o tym wszystkim, do czego nas zachęcała. To jest jedna rzecz. Mamy rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Jesteśmy w kościele, który został wybudowany dzięki takiemu trochę targowi z Matką Bożą. Tutaj była modlitwa o to, by życie papieża Jana Pawła II zostało ocalone. I tu padła też obietnica, że będzie Kościół. I życie zostało ocalone i Kościół został wybudowany. I kochani, jeszcze jeden moment, który łączy nas jako rodzinę Radia Maryja z tym szczególnym miejscem. To ten szczególny wizerunek Matki Bożej, którą ksiądz Mirosław Drozdek świętej pamięci otrzymał od tego Jana Pawła II, którego życie zostało ocalone.
I ten wizerunek, który przekazał do Torunia, przyjechali górale, przywieźli ojcu dyrektorowi, który tam jest teraz omadlany w sanktuarium. Więc no, niesamowite zrządzenia Bożej opatrzności, te wszystkie gesty, które tak po ludzku, no nikt by tego nie przewidział, nikt by tego nie wymyślił. A Pan Bóg wymyślił i ma taki plan dla każdego z nas. Jest was tutaj bardzo wielu. Mam listę, pozwolę sobie króciutko, a wy spróbujcie jakoś pokazać chociaż, gdzie jesteście. Spróbuję króciutko każdego przywitać i pozdrowić. Z tych, którzy się zgłosili, pewnie są też z innych miejscowości osoby, ale czujcie się wszyscy przywitani. I tak jest Złota, pani Rozalia. Witamy serdecznie. Jest parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Pszowa. Jest parafia świętego Józefa Robotnika z Przemyśla. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Łowicza. Świętego Andrzeja Boboli ze Strachociny, też szczególne miejsce. Miłosierdzia Bożego, Kraków, Wzgórza Krzesławickie oczywiście. Świętej Marii Magdaleny z Poronina, z Wieliczki, Franciszka z Asyżu. Wilkowiska są z nami, Jodłownik, Szyk. Są też Marklowice, Starachowice, miejscowość Łazan czy Łazany, nie wiem jak odmieniamy, ale jest też Limanowa i okoliczne miejscowości. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest oczywiście Tuchów w Sanktuarium Matki Bożej, tak podkreślam, bo to dla nas redemptorystów szczególne miejsce. Z ojcem Kazimierzem Głazem. Tarnów pozdrawiamy bardzo gorąco i biskupice z tych miejscowości, które tutaj są wymienione. Witamy was drodzy bardzo gorąco i myślę, że oklaskami przywitajmy siebie nawzajem, tak jak tutaj jesteśmy. Dwa słowa jeszcze na temat tego, co przed nami. Czasem na spotkaniach rodziny Radia Maryja pojawia się takie pytanie, a po co te spotkania są? Przecież w Zakopanem na Krzeptówkach no już było takie spotkanie. Ja dodam, że nie jedno było. Ale choćby liczba obecnych tutaj dzisiaj pokazuje, że no warto takie spotkanie i tutaj też robić. I to nie ma dwóch zdań. Ale no, takie pytanie się pojawia może nie ze złośliwości, ale tak po prostu. Czemu te spotkania mają służyć? I przede wszystkim, drodzy, tak jak to było od początku radia. Najpierw modlitwa, wspólna modlitwa. I po to się tu gromadzimy. Często utrudzeni jesteście, zmęczeni po całym dniu podróży. Ale jesteście po to, by się wspólnie modlić. I pokazujecie wspaniały przykład, jak sobie nie mówić, a już zmęczony jestem, już cały dzień za mną, już tyle spraw zrobiłem. No może tej modlitwy tak trochę mniej dzisiaj, trochę krócej, bo już mi się oczy zamykają i tak dalej. Ale jeszcze sprawdzę, co tam na Facebooku, albo co tam w serialu, albo pokazujecie, że można inaczej, że można tego Pana Boga na pierwszym miejscu stawiać. To jest modlitwa. Ale też się o pewnych rzeczach informujemy. Co się dzieje w naszej wspólnocie, mówimy sobie na te tematy. Formujemy się tutaj i działamy. Każde takie spotkanie to jest pielgrzymka. Pielgrzymka się zaczyna, pielgrzymka trwa, pielgrzymka się kończy, ale po pielgrzymce jest życie. Jest to, co się dzieje jutro, we wtorek, na przykład w środę, w każdy kolejny dzień. I to jest nasze zadanie. Z takich miejsc, jak tutaj od matki, wychodzimy zawsze inni, zawsze umocnieni, zawsze tacy naładowani dobrem, miłością, Panem Bogiem, wiarą. I po to są takie spotkania. A przed nami już za dwa tygodnie, już będzie po, ale za dwa tygodnie 25 maja pielgrzymka młodych na Jasną Górę. Dziękuję, że już jest tych zgłoszeń wiele, ale lista jest cały czas otwarta i tych kartek możemy dołożyć trochę więcej.
Więc zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby tych młodych do Matki Bożej przyprowadzić i może szczególnie dzisiaj, kiedy z Matki Bożej się śmieją, pokazać młodemu człowiekowi, jak Matka Boża wygląda naprawdę, jakie to jej oblicze jest piękne, takie, jakie jest. Więc młodzież, potem dzieci 16 czerwca, podwórkowe kółka różańcowe dzieci, też ci, którzy nas zawstydzają bardzo często, bo nas zaciągają do modlitwy, mówią: mamo, a jeszcze przed obiadem się nie modliliśmy dzisiaj. Mamo, moja dziesiątka różańca jeszcze nie odmówiona, może wspólnie się pomodlimy. No i wreszcie w lipcu kolejna pielgrzymka całej rodziny Radia Maria, więc to są te takie nasze zadania na najbliższy czas i czujmy się zaproszeni do tego, żeby w tych zadaniach wziąć udział, żeby te zadania też wypełnić i zorganizować. I drodzy, zaproszenie teraz dla wszystkich. Z wdzięcznością za to, że tu jesteście, z wdzięcznością dla tych wszystkich, którzy są przed telewizorami, przed odbiornikami Radia Maryja, za to, że są i że jesteście rodziną Radia Maryja. Już za moment Eucharystia, której też będzie przewodniczył szczególny człowiek, łączący niejako Rzym z tym miejscem, z Krzeptówkami, Watykan z Zakopanem. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, stamtąd. Ale to jest też człowiek, który 3 lata temu konsekrował sanktuarium w Toruniu. Więc w sposób szczególny znowu to wszystko nam się tak przepięknie splata i łączy. I bądźmy za to Panu Bogu wdzięczni. Ksiądz kardynał będzie Eucharystii przewodniczył. Jest też jeszcze jedna osoba, taka no niespodziewana, ale bardzo się cieszymy, że z nami jest, że do nas przybył. Nie będę może wymieniał, kto to jest, ale też człowiek bardzo mocno związany z Matką Bożą, którego każdego dnia o 21:00 w Telewizji Trwam możecie zobaczyć, ale to już za momencik zobaczycie. Bardzo wam dziękuję za tę chwilę uwagi i zapraszam do wspólnej modlitwy.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem wami. Kto może, niech usiądzie na chwilę. W czasie obecnej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Za wszystkich pielgrzymów nawiedzających sanktuarium Pani Fatimskiej na Krzyptówkach, ich rodziny i dzieła, które tutaj, w tym miejscu są prowadzone. Tę intencję, tę Eucharystię w tej intencji sprawuje Jego Eminencja ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Za naszą Ojczyznę, aby była Bogu wierna, Krzyżowi i Ewangelii. Tę intencję sprawuje ksiądz arcybiskup Wacław Depusz Częstochowy. A pozostałe? W intencji dziękczynnej Matce Bożej składają pielgrzymi z Landskorony i Jastrzębia o dar zdrowia, uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Józefa. W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski i opiekę dla Marii i Czesława w rocznicy ślubu. W intencji pielgrzymów i ich rodzin z Łazan, ze świętej pamięci Bronisławę Głaz w piątą rocznicę jej śmierci. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów z Tęczyna, Lubnia, Smugawy oraz ich rodziny. Intencja przebłagalna za znieważenie Matki Bożej, wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. A nadto we wszystkich intencjach polecanych w miesiącu maju ze świętej pamięci Heleny Chowaniec oraz o dar zdrowia, opiekę Matki Bożej dla Ani Przemka Małgorzaty oraz księdza Bogdana Bartołda. Modlimy się także w intencji wszystkich dobrodziejów w sanktuarium na Krzyptówkach, wypraszając dla wszystkich potrzebne łaski. Drodzy bracia i siostry, czy jest możliwy raj na ziemi bez Boga? Wielu żyjących w świecie współczesnym twierdzi, że tak. Dlatego ruguje jego obecność z przestrzeni publicznej, narodowej, społecznej, z życia indywidualnych ludzi. Tymczasem raj bez Boga nie istnieje. Świetnie to rozumiał papież Benedykt XVI, gdy pisał: świat bez Boga staje się piekłem. A doświadczenie podpowiada nam, że jest wtedy pozbawiony tego, co nazywamy miłością, radością i nadzieją. A przepełniony egoizmem, nienawiścią, moralnym nihilizmem, grzechem, rozbitymi rodzinami. Świat bez Boga staje się piekłem. W tym kontekście patrzę na Fatimę dzisiaj. Fatima, a bardziej orędzie Matki Bożej z Fatimy. Niezwykle uroczyście proklamuje obecność Boga w świecie i ukazuje Jego troskę o każdego człowieka. Cudownie to wyraża modlitwa, której nauczył dzieci anioł. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. I jeszcze więcej, modlę się za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Więc dzisiaj gromadzimy się w tym Sanktuarium Narodowym Pani Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach w 102. rocznicę objawień w Fatimie, w 100. rocznicę śmierci świętego Franciszka Marto,
w 38. rocznicę zamachu na życie świętego Jana Pawła II. W 40. rocznicę, w roku 40. rocznicy jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, niosącej powiew Ducha Świętego i wiary w Boga, a także 99. rocznicy jego urodzin. Gromadzimy się w tym sanktuarium, dlatego że chcemy Bogu dziękować za dar objawień w Fatimie, a zarazem prosić, aby nasza duchowość, fatimska duchowość, była związana z duchowością dzieci fatimskich. Cieszę się więc, że tym uroczystościom rozpoczynającym celebrację fatimskich uroczystości przewodniczy Jego Eminencja ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt kongregacji do spraw edukacji katolickiej, którego imieniem swoim, ale też was tutaj obecnych oraz tych, którzy łączą się z nami dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam, serdecznie pozdrawiam i w tym miejscu witam. Równie mocno i gorąco i serdecznie pozdrawiam księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, ale także przewodniczącego Komisji Maryjnej przy Konferencji Episkopatu Polski. Przybył tutaj jako pielgrzym i chce razem z nami wielbić Boga w rocznicę objawień w Fatimie. Cieszę się, że gromadzi się w tym sanktuarium rodzina Radia Maryja z ojcem Grzegorzem, was wszystkich tu obecnych, ale także tych, którzy łączą się z nami dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam. Niezwykle serdecznie pozdrawiam, cieszę się obecnością i chcę zapewnić, że ta przestrzeń zawsze jest dla was otwarta. Cieszę się, że wraz z wami przybyli kapłani, których pozdrawiam wedle piastowanych funkcji i sprawowanych godności, że są pośród nas siostry zakonne, że są pielgrzymi, mieszkańcy Skalnego Podhala, że są z nami parlamentarzyści, polscy parlamentarzyści, w osobach pani poseł i pana senatora tutejszej ziemi. Cieszę się, że tu jesteśmy i o co proszę Boga i mam nadzieję, że czynimy to razem. Byśmy potrafili jak święty Franciszek Marto smutek Boga z powodu ludzkich grzechów uczynić własnym smutkiem i w swoim życiu czynić wszystko, aby poprzez świadectwo, sposób życia pocieszyć Go. Pocieszyć. Chcę tak bardzo pocieszyć Boga, który jest smutny. Powiadał i uczynił z tego dewizę swojego życia święty Franciszek Marto. Eminencjo, bardzo proszę o przewodniczenie tej Eucharystii. Aby ta nasza wspólna modlitwa była miłą Panu Bogu i równocześnie ubogaciła każdego z nas w łaskę i miłość na początku. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia, że bardzo... moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Módlmy się. Boże, Ty przez rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś naszą Matkę. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokoju i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
i rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego. Z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Twoja ufność nie zatrze się aż na ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja.
I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jeszcze dwie intencje. Pierwsza to za rodzinę Radia Maryja. Radio Maryja, telewizję Trwam, ojca dyrektora i wszystkie dzieła, które przy radiu powstały. A druga intencja przebłagalna za profanację, znieważenie Matki Bożej w ikonie jasnogórskiej oraz nawrócenie walczących z Kościołem. Ekscelencjo, umiłowani współbracia w kapłaństwie, drodzy czciciele Matki Boskiej Fatimskiej, członkowie i sympatycy rodziny Radia Maryja, kochani w Chrystusie Panu tutaj obecni, jak również wszyscy ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Maryi i telewizji Trwam. 2 lata temu, 13 września 2017, przemawiając w tym uroczym i wymownym sanktuarium, starałem się wskazać na 4 cechy, jakie powinny charakteryzować modlitwę, do której zachęcała Matka Boża w Fatimie. Mówiłem, że winna to być po pierwsze modlitwa nie tylko we własnych potrzebach, ale przede wszystkim za dzisiejszy świat. Modlitwa za dzisiejszy świat, dręczony tyloma tragediami i grzechami, odstępstwem od Pana Boga. Modlitwa za dzisiejszy świat. Po drugie, winna to być modlitwa nie tylko o sprawy doczesne, ale przede wszystkim o dobra duchowe. Powinna to być modlitwa o nawrócenie dzisiejszego świata. Po trzecie, w tę modlitwę powinniśmy angażować także nasze cierpienia, jak to czynił święty Jan Paweł II. Po czwarte, powinna być to taka modlitwa, która przemienia nas, przemienia nasze życie każdego dnia. Dzisiaj chciałbym się zatrzymać nad najdoskonalszą formą takiej właśnie modlitwy, w której zawarte są wszystkie te 4 cechy. Taką modlitwą jest niewątpliwie Eucharystia. Eucharystia. Święty Jan Paweł II był niezwykle żarliwym miłośnikiem Matki Bożej Fatimskiej. To on konsekrował to sanktuarium w 1997 roku, a przedtem ofiarował dla niego dzwon. Ukoronował w Rzymie na placu świętego Piotra figurę Matki Bożej przeznaczonej do tego miejsca. Ofiarował różaniec oraz swoje zdjęcie wmurowane w fundamenty tego kościoła. I ten niezwykły czciciel Matki Bożej Fatimskiej poświęcił Eucharystii bardzo dużo miejsca w swoim nauczaniu, zwłaszcza w ostatnich latach swojego życia. W 2013 roku obdarzył nas wymowną i bardzo bogatą w treść encykliką właśnie na temat Eucharystii. Ecclesia de Eucharistia, czyli Kościół o Eucharystii. A krótko wcześniej, jako jedną z tajemnic światła, włączył ustanowienie Eucharystii do modlitwy różańcowej, abyśmy wraz z Maryją rozważali tą wspaniałą tajemnicę zbawienia. Potem ustanowił rok Eucharystii od października 2004 do października 2005, na zakończenie którego zapowiedział synod biskupów poświęcony temu wielkiemu sakramentowi. Niestety
nie doczekał się już tego synodu. Z okazji Eucharystii, roku Eucharystii, wydał ponadto piękny list apostolski. Mane nobiscum domine, Panie, zostań z nami. Chryste w Eucharystii, zostań z nami. I w tej wspaniałej, wspomnianej encyklice pisał, że Eucharystia zawiera całe dobro Kościoła, że Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z cennych darów, ale jako dar największy, że Eucharystia stanowi centrum życia eklezjalnego, że ona jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego, że Eucharystia to skarb Kościoła, to serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek nawet nieświadomie podąża. To też wyraził święty Jan Paweł II w tej encyklice uczucie wielkiego zdumienia i wdzięczności wobec Eucharystii. Pragnąłby to zdumienie w nas rozbudzić. Napisał, że to zdumienie winno zawsze ożywać w Kościele zgromadzonym na sprawowaniu Eucharystii. Kapłan podczas mszy świętej po konsekracji chleba i wina wyraża właśnie to zdumienie słowami: oto wielka tajemnica wiary. A wierni obecni w Kościele uświadamiają sobie, że dzieje się tutaj coś nadzwyczajnego, odpowiadają: tak, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Tak, oto naprawdę wielka tajemnica wiary, naprawdę coś niesamowitego. Matka Boża w Fatimie domagała się przede wszystkim modlitwy i pokuty. Modlitwy. Otóż Eucharystia jest najwspanialszą modlitwą Kościoła. Modlitwą, jak powiedziałem, charakteryzującą się tymi czterema elementami, o których wspomniałem na początku. Ona chce przemienić świat, uzdrowić świat, wyzwolić go z grzechu. Chrystus przecież jawiący się w Eucharystii umarł za grzechy całego świata. Eucharystia wyprasza przede wszystkim dobra duchowe, wyprasza zbawienie dla nas. Modlitwa eucharystyczna przesiąknięta jest cierpieniem. Pan Jezus dokonał zbawienia świata przecież przez swoją mękę. Eucharystia zmierza do przemiany naszego życia jako pokarm duchowy. My mówimy o ofierze mszy świętej, ofierze eucharystycznej. Co my ofiarujemy Panu Bogu we mszy świętej? Co ofiarujemy? Cokolwiek naszego byśmy ofiarowali Panu Bogu, to byłoby to zawsze niewystarczające do naszego zbawienia. Byłoby jedynie mizernym drobiazgiem w porównaniu z tym, co ofiarował Chrystus jako Syn Boży Ojcu Niebieskiemu poprzez swoją mękę i śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia. I oto, moi drodzy, stało się w Wieczerniku coś niezwykłego. Coś niezwykłego. Jakiś niezwykły cud. Pan Jezus zostawił nam poprzez ustanowienie Eucharystii, zostawił nam w darze swoją mękę i śmierć na krzyżu. Podczas każdej mszy świętej my ją ofiarujemy. Tą Jego mękę i śmierć na krzyżu my ofiarujemy Panu Bogu jako nasz dar. Tak, oto naprawdę wielka tajemnica wiary. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta męka i śmierć na krzyżu w Eucharystii uobecnia się.
staje się prawdziwie obecna wśród nas z całą potęgą miłości Chrystusa ukrzyżowanego. I równocześnie ta śmierć i męka Pana Jezusa zostaje dana do naszej dyspozycji. Encyklika świętego Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, zaznacza, cytuję, ofiara Pana Jezusa do tego stopnia ma decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam w sakramencie Eucharystii środek umożliwiający uczestnictwo w ofierze Jego i śmierci i zmartwychwstaniu, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Innymi słowy, poprzez Eucharystię Pan Jezus w pewnym sensie podarował nam swoją mękę i śmierć na krzyżu, nie tylko byśmy z niej korzystali i byśmy w niej uczestniczyli, ale też byśmy my mogli ją nieustannie i wciąż na nowo ofiarować czy współofiarować Bogu Ojcu za nasze grzechy. Ofiarować Bogu jako naszą ofiarę. My ofiarujemy ofiarę Chrystusa na krzyżu. Eucharystia jest więc najwspanialszą rzeczą, jaką Chrystus zostawił nam w darze. Dlatego ma ona przeogromną moc, moc jako pokarm dla naszego życia duchowego. Pokarm uzdalniający nas do przemienienia współczesnej rzeczywistości, do nawrócenia, do wyzwolenia się z grzechów i słabości, do ubogacenia świata i nas samych w dobra duchowe. Tak, Eucharystia jest najwspanialszą modlitwą, najbardziej skuteczną, bo jest ofiarą Chrystusa. Jakżeż boli, widząc wiernych, którzy często z błahych powodów pozbywają się tego chleba w Dzień Pański, tego pokarmu duchowego, tego daru, jaki nam Chrystus zostawił. Święty Jan Paweł II we wspomnianej już kilkakrotnie encyklice stawił retoryczne pytanie. Jeśli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, to jakże zaradzimy naszej nędzy? Skąd weźmiemy pokarm? Wydaje mi się, że gdybyśmy tak naprawdę z wiarą i zrozumieniem w pełni przeżywali niezwykłą prawdę o Eucharystii, gdybyśmy tak naprawdę przeżywali pełną głębię tej tajemnicy wiary, to każdy z nas właściwie musiałby być świętym. My ofiarujemy Bogu mękę i śmierć Chrystusa dla naszego zbawienia. To jest naprawdę coś niesamowitego. Ale Matka Boża w Fatimie oprócz modlitwy domagała się także pokuty. Pokuty. Pokuta to nawrócenie. Nawrócenie połączone z wysiłkiem zadośćuczynienia za grzechy. Połączone z trudem naprawy własnego życia, oderwania się od grzechu, z trudem pojednania się z Bogiem. Innymi słowy, pokuta to podejmowanie przez nas krzyża w celu wyeliminowania grzechu. Dlatego spowiedź świętą nazywamy sakramentem pokuty, bo w niej wyznajemy nasze grzechy wraz z pragnieniem zadośćuczynienia za nie oraz postanowieniem poprawy. To jest pokuta. Poprzez dzieła pokutne możemy nie tylko starać się zadośćuczynić za grzechy własne,
ale także za grzechy innych, za grzechy całego świata. I o to właśnie Matce Bożej chodziło Fatymie. Uczynić za grzechy całego świata. Pan Jezus na krzyżu zadośćuczynił jedynie za grzechy innych. Własnych przecież nie miał. Eucharystia jest nie tylko najwspanialszą modlitwą, pokarmem naszego życia duchowego, ale jak zwraca uwagę katechizm Kościoła katolickiego, jest ona także źródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i codziennej pokuty. Staje się źródłem tej pokuty, naszego nawrócenia w podwójnym sensie. Z jednej strony w Eucharystii uobecnia się Syn Boży, który ofiaruje się za nasze grzechy, podejmuje cierpienie, pokutę, krzyż, aby uczynić za nasze grzechy i grzechy całego świata. I ten fakt uzmysławia nam, że to właśnie poprzez dobrowolnie podjęte cierpienie przez Pana Jezusa za nasze grzechy dokonało się nasze zbawienie. Właśnie przez dobrowolne podjęcie krzyża pokuty dokonało się nasze zbawienie. To jest bardzo ważne, byśmy zdawali sobie z tego sprawę. Z drugiej strony, Eucharystia jest równocześnie wyzwaniem. Wyzwaniem, byśmy im i my także czynili pokutę. Byśmy podjęli krzyż. Pan Jezus bowiem, gdy umarł na krzyżu, który umarł na krzyżu i staje się rzeczywiście obecny w swojej zbawczej śmierci podczas sprawowania Eucharystii, ten Pan Jezus zaprasza nas, byśmy i my w tym krzyżu uczestniczyli. Wzywa, by i każdy z nas wziął swój krzyż, czyli czynił pokutę. Powiedział bowiem wyraźnie, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Powiedział, kto nie nosi swojego krzyża i nie idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Co więcej, jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, ten nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża, ten nie jest mnie godzien. Czy możemy nie słyszeć tych słów Pana Jezusa, gdy sprawiamy Eucharystię, gdy On jest obecny wśród nas swoim zbawczym krzyżem? Czy wtedy nie możemy słyszeć tych Jego słów? Kto chce iść za mną, nie weźmie krzyż i naśladuje. Kto nie bierze krzyża, nie jest mnie godzien. I właśnie ta Eucharystia każdego dnia jest jakimś wyzwaniem, byśmy i my wzięli krzyż. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, byśmy sobie zadawali jakieś irracjonalne umartwienia, lecz byśmy byli gotowi podjąć jakąkolwiek ofiarę, jakikolwiek trud, jakikolwiek wysiłek, by spełnić wolę Bożą, by wyzwolić się z grzechu i żyć na miarę ludzi odkupionych miłością Chrystusa. Kiedy na przykład nie chce ci się modlić, wtedy jest moment na podjęcie krzyża. Kiedy trudno ci przebaczyć, wtedy jest moment na podjęcie krzyża. Gdy dręczy cię jakaś pokusa, wtedy jest moment na podjęcie krzyża. Kiedy twój obowiązek wydaje ci się za ciężki, wtedy jest moment na podjęcie krzyża. Kiedy trzeba zająć jasne stanowisko wiary w sytuacji niewygodnej, wtedy jest moment na podjęcie krzyża. Kiedy trzeba zrezygnować z czegoś w imię Chrystusa, wtedy jest moment na podjęcie krzyża. Moi kochani, codziennie mamy tyle okazji do dobrowolnego podjęcia krzyża z miłości do Chrystusa. Czyli mamy tyle okazji
do pokuty, do której wzywała Matka Boża Fatymie. I kiedy podejmujemy dobrowolnie ten nasz krzyż, by złączyć go z krzyżem Chrystusa w Eucharystii, wtedy dokonuje się wielka rzecz, moi drodzy, wielka rzecz. Wtedy w naszym ciele, by użyć słów świętego Pawła, dopełniamy to, czego brakowało cierpieniu Chrystusa dla naszego zbawienia. Jedynie krzyż Chrystusa nas zbawia, ale On nas nie zbawi, jeżeli nie złączymy z Nim naszego krzyża dobrowolnie podejmowanego. Kiedy podejmujemy dobrowolnie nasz krzyż, by złączyć go z krzyżem Chrystusa w Eucharystii, wtedy niejako do wina krzyża Chrystusowego dolewamy kroplę wody naszego krzyża, jak to czyni kapłan symbolicznie podczas mszy świętej. Wtedy z nieskończoną miłością Chrystusa łączymy naszą miłość. Takie właśnie jest pełne uczestnictwo w Eucharystii. Kiedy z jednej strony przeżywamy Eucharystię jako najwspanialszą modlitwę, kiedy cierpiemy z krzyża Chrystusowego obecnego wśród nas łaskę, przebaczenie, pokarm dla naszego życia chrześcijańskiego oraz wypraszamy zbawienie dla innych, dla całego świata, a z drugiej strony wezwani w Eucharystii do pokuty przynosimy nasz krzyż, będący owocem naszej miłości, by złączyć go z krzyżem Chrystusa. I wtedy Eucharystia staje się rzeczywiście centrum, jak chciał papież, staje się centrum naszego życia chrześcijańskiego. Staje się naprawdę źródłem i szczytem naszej miłości do Boga i bliźniego. Takie przeżywanie Eucharystii, kochani, nie może być bezowocne. Święty Jan Paweł w encyklice, o której mówiłem, nazwał Maryję niewiastą Eucharystii. Maryja, niewiasta Eucharystii, ze względu na postawę całego jej życia. Postawę mogącą nas prowadzić do coraz pełniejszego przeżywania tego najświętszego sakramentu. W tym wymownym sanktuarium, które przypomina nam, że Maryja wzywa nas do modlitwy i pokuty, jakżeż nie podkreślić tego faktu, że to właśnie ona jest niedościgłym przykładem takiego pełnego przeżywania Eucharystii i jawi się jako znak, symbol, przykład naszego uczestnictwa we mszy świętej. Maryja bowiem z jednej strony została w sposób szczególny ubogacona, niejako nakarmiona owocami krzyża w Chrystusa. W przewidywaniu bowiem zbawczej męki i śmierci Chrystusa na krzyżu obecnego w Eucharystii narodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Została niepokalanie poczęta. Od samego początku była pełna łaski i taką została przez całe życie. To z jednej strony. Z drugiej zaś strony, jakże intensywnie uczestniczyła w cierpieniach Chrystusa. I to nie tylko wtedy, gdy jako matka boleściwa stała pod Jego krzyżem, jak to widzieliśmy dzisiaj w Ewangelii Świętej, ale uczestniczyła w krzyżu Chrystusa przez całe życie. Już podczas ofiarowania dzieciątka w świątyni jerozolimskiej Szymeon powiedział do niej, że miecz przeniknie jej duszę. Współcierpiała z Chrystusem do tego stopnia, że bywa czasem nazywana nawet współodkupicielką. To też, moi kochani, nie ma w Kościele katolickim żadnej mszy świętej, w której nie byłaby wspomniana Maryja.
Niech Maryja, którą my Polacy czcimy w sposób szczególny, a tutaj w tym sanktuarium wsłuchujemy się w jej fatimskie przesłanie, niech ona pomaga nam przeżywać Eucharystię w pełni. Niech pomaga uczynić z niej szczególny moment naszej modlitwy, zwłaszcza za dzisiejszy świat, o jego nawrócenie. Oraz niech Eucharystia będzie dla każdego z nas nieustannym wezwaniem do podejmowania krzyża, pokuty w perspektywie zbawienia nas samych i zbawienia całego świata. Niech Eucharystia stanie się też radością naszych serc i elementem nieustannie ożywiającym nasze życie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wzywając stawiennictwo Maryi, znaku Pani Fatimskiej, przedstawmy Bogu nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie głosił całemu światu tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego pasterza księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, obecnego wśród nas księdza kardynała Zenona Grocholewskiego i księdza arcybiskupa Wacława Depo oraz całe duchowieństwo, aby rozpalali w Kościele zapał ewangelizacyjny, niestrudzenie docierając do tych, którzy Boga nie znają lub znać nie chcą. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby wsparta w stawiennictwie Pani Fatimskiej, świętego Jana Pawła II i świętych, którzy kształtowali jej historię, odważnie budowała przyszłość opartą na prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za Radio Maryja i telewizję Trwam, ojca dyrektora i całą rodzinę Radia Maryja. Niech doświadczają w swoim życiu Bożej mocy, darów Ducha Świętego i dobroci. Niech dzięki Bożej łasce wiernie służą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, o zgodę, miłość, zrozumienie, pokój i ład moralny, byśmy nie dali wydrzeć sobie naszej świętej wiary katolickiej żadnym fałszywym ideologiom, a również za tych, którzy doświadczają różnorakich trudności w życiu codziennym, aby doświadczali ludzkiej życzliwości i solidarności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło światu ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem wezwania Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za świętej pamięci Helenę Chowaniec, za świętej pamięci księdza Mirosława Drostka, za świętej pamięci księdza Czesława Herlendera, zmarłych współpracowników i dobrodziejców sanktuarium, zmarłych z rodziny Radia Maryja i telewizji Trwam, aby doznali miłosierdzia Bożego i mogli oglądać Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, byśmy każdym naszym wysiłkiem przynosili Bogu chwałę, a nam uświęcenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze prośby zanoszone do Ciebie poprzez przyczynę Najświętszego Serca Maryi i sprawy, aby jej niepokalane serce było zawsze ucieczką i drogą prowadzącą nas do Boga, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Do ołtarza, przy którym gromadzimy się, przynosimy dary. Kwiaty, znak naszej miłości, wdzięczności i całkowitego oddania dla Maryi, której niepokalane serce ciągle ranią ciernie ludzkich grzechów i niewdzięczności. Jak bukiet kwiatów pragniemy złożyć nasze serca w jej dłoniach i wraz z nią roznosić wszędzie miłą woń Chrystusowej miłości. Chleb codzienny, owoc ziemi, pracy rąk ludzkich, znak hojności i troskliwej miłości Ojca Niebieskiego. Białą hostię, wodę i wino, które za chwilę Bóg wypełni swoją obecnością. Rodzina Radia Maryja wraz z darami ołtarza składa również dary serca. Dar serca składają członkowie rodziny Radia Maryja z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, z parafii świętej Katarzyny w Nowym Targu, z parafii świętego brata Alberta Chmielowskiego w Nowym Targu Niwie, z parafii Matki Bożej Anielskiej Nowy Targ Kowaniec, z parafii świętego Jana Pawła II w Nowym Targu, z parafii świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Dar ołtarza składają również członkowie koła Radia Maryja z parafii ze Złotej, Brzeskiej i okolic pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Pszowa, z parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie, z parafii Matki Bożej Anielskiej z Kowanica, z parafii świętego Franciszka z Asyżu w Wieliczce. Rodzina Radia Maryja składa dar ołtarza z parafii świętej Marii Magdaleny z Rabki Zdrój, z parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z Rabki Zdrój, z parafii świętego brata Alberta z Chabówki, z parafii świętej Trójcy ze Strzechowic, z parafii Znalezienia Krzyża Świętego z Łazan, z parafii świętego Jacka z Gronia Leśnicy i z Czarnej Góry, z parafii świętego Szymona i Judy Tadeusza z Białki Tatrzańskiej, z parafii Matki Bożej Bolesnej z Limanowej i okolic, podwórkowe koła różańcowe dzieci i młodzieży składają również dar ołtarza członkowie koła Radia Maryja z parafii świętego Jacka z Chochołowa i Konikówka. Dar ołtarza składają również pan senator Rzeczypospolitej Polskiej Jan Hamerski, pani poseł Anna Paluch,
i pan Michał Bożęcki z powiatu nowotarskiego. Ofiary złożone na tace w czasie tej mszy świętej są również przeznaczone na Radio Maryja i telewizję Trwam. Moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone, oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi,
którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła się swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana i Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, kardynałem Zenonem, wszystkimi biskupami świata oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy z wiarą w zmartwychwstanie zasnęli i z tego świata w Twojej łasce odeszli. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami, ze świętym Janem Pawłem, świętymi dziećmi fatimskimi, Franciszkiem, Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie,
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i otwórz nam nasze winy, jako i my otwórzamy naszym winowajcom. I nie uczy nas na pokuszenie, ale nas zbawione złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Spokój, spokój. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Drodzy bracia i siostry, komunię dzisiaj przyjmiemy w następujący sposób. Środkiem sanktuarium, a więc proszę, abyśmy złożyli krzesła i zrobili przejście tak, by każdy mógł godnie przystąpić do Komunii Świętej oraz na chórze. Matko moja.
Daj mi na
się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełnił świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy na chwilę. Dwa ogłoszenia i jedno zaproszenie, a później wdzięczność. Pierwsze, zawsze w sanktuarium na Krzeptówkach w niedzielę po 13 są uroczystości fatimskie. Teraz też tak będzie, w najbliższą niedzielę. Tym uroczystościom przewodniczyć będzie ksiądz Carlos Cabesiniasz, rektor sanktuarium w Fatimie. Uroczysta msza święta o godzinie 11:00, o 15:00 zaś procesja maryjna ulicami naszego miasta do kościoła Świętego Krzyża. Zaś o godzinie 20:00 tu w sanktuarium rozpocznie się koncert słowno-muzyczny pod tytułem Dar i tajemnica, związany z 40. rocznicą obecności świętego Jana Pawła II na naszej ojczystej ziemi podczas pierwszej pielgrzymki. Ten koncert będzie prowadził pan Jerzy Zelnik, aktor i reżyser. 13 czerwca spotkamy się na czuwaniu fatimskim, a po drodze przeżywać będziemy rocznicę kolejną śmierci księdza kustosza i budowniczego tego sanktuarium, księdza Mirosława Drostka, 25 maja. Mówiąc o tym, bardzo proszę, abyście w swoich modlitwach o nim pamiętali. To tyle z informacji. Moja wdzięczność. Eminencjo, drodzy bracia i siostry, podzielę się z nimi jedną informacją. Ksiądz kardynał miał kilka możliwości uczestniczenia w dzisiejszych celebracjach w różnych miejscach na świecie, a wybrał Krzeptówki. Stąd nasza wdzięczność i to niezwykle serdeczna i ogromna. Eminencjo, nigdy tego nie zapomnimy i w modlitwach w tym miejscu będziemy pamiętać. Ekscelencjo, najpiękniejsze jest to, co jest niewidoczne dla oczu. Nie wiem, jakie motywy, tak do końca nawet nie mieliśmy możliwości zamienienia kilku poważnych zdań, jakimi ksiądz arcybiskup kierował się, przybywając tutaj do sanktuarium dzisiaj. Ale dlatego, że to nie jest takie oczywiste, nie było zapowiedziane, jest swoistą niespodzianką, dlatego tym bardziej raduje i cieszy. I za tę obecność z serca dziękuję. Podobnie jak dziękuję wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, pani poseł, niezwykle życzliwej temu miejscu i panu senatorowi. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym. Ale najserdeczniej rodzinie Radia Maryja i telewizji Trwam na ręce ojca Grzegorza. To pielgrzymi są największym skarbem tego miejsca. A rodzina każdego sanktuarium, tego miejsca także, a rodzina Radia Maryja, mój Boże, już nawet nie wiem, ile razy tutaj była na modlitewnym spotkaniu i przybywa rok w rok dwa razy. Za to z serca Wam dziękujemy i tym cieszymy się bardzo, życząc ojcu dyrektorowi i wszystkim pracownikom rodziny Radia Maryja, telewizji Trwam i Radio Maryja Bożych łask i darów Ducha Świętego. I ostatnie zdanie. Świat bez Boga jest piekłem. Nie zapominajmy o tym, stając codziennie do swoich zajęć każdego dnia, czyniąc wszystko, aby chronić Jego obecność w świecie.
I na koniec zupełnie jeszcze poproszę księdza arcybiskupa, zanim ksiądz kardynał udzieli nam wszystkim błogosławieństwa, o słowo przesłania do nas. Natomiast po tym błogosławieństwie o godzinie 20 rozpocznie się pokutny różaniec fatimski, o 21 apel jasnogórski, a po nim procesja światła w Parku Fatimskim. Eminencjo, to chyba zamiast do powiedzenia na Jasnej Górze, które zazwyczaj przed błogosławieństwem dane mi jest udzielać, to dzisiaj już tam nie powrócę, dlatego pozwólcie, że takie dopowiedzenie za nowym katechizmem Kościoła katolickiego, że my tutaj, ludzie wierzący i wyznający religię chrześcijańską, nie jesteśmy religią księgi, ale religią osoby, Boga, który się objawia w Jezusie Chrystusie. Podobnie jak my nie jesteśmy wyznawcami takiego czy innego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, czy jej figury, ale osoby. I dlatego kto narusza godność Matki, dotyka każdego z nas. I dlatego rozumiemy się, że na to nie pozwolimy, na przekraczanie tych granic. Bo my wyznajemy Boga w Chrystusie, a Maryja jest Matką naszego Odkupiciela. Chciałbym wyrazić moją gorącą radość, prawdziwą radość, że mogłem uczestniczyć w tym tak bardzo wymownym sanktuarium. Wymownym na nasze czasy, kiedy świat potrzebuje nawrócenia, potrzebuje modlitwy, potrzebuje pokuty. I właśnie to sanktuarium nam o tym tak bardzo mocno przypomina. Wraz z błogosławieństwem Boga Wszechmogącego, które udzielimy razem z księdzem arcybiskupem, chciałbym złączyć życzenie, ażeby Eucharystia, o której mówiłem, była dla każdego z was zawsze źródłem światła, źródłem mocy, a także źródłem radości waszych serc. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. My chcemy.